Salon to wyjątkowe miejsce w każdym domu i mieszkaniu, gdzie spędzamy mnóstwo czasu, a jednak jego urządzaniu poświęcamy często znacznie mniej uwagi niż ma to miejsce przy kuchni, łazience czy nawet sypialni. W końcu to tylko salon. Tu kanapa, tam TV-ka, stolik pomiędzy, cegiełka na ścianie i gotowe. Co może pójść nie tak? Niestety, bardzo wiele. Cześć, tu Filip i Róża z bloga Twoje pierwsze mieszkanie. Dziś powiemy Wam o 5 błędach, które możecie popełnić przy urządzaniu swojego salonu. Więc zobaczcie, jak nie popełnić stylistycznej katastrofy. Rzymska arena. Pierwszy błąd to rzymska arena, czyli wszystko przesunięte do siebie lub do ściany. W efekcie tworzymy w salonie koloseum, gdzie zasiadamy dookoła, obserwując pustkę po środku. Ten problem najczęściej dotyczy średniej wielkości salonów, gdzie instynktownie ustawiamy meble po kolei wzdłuż ścian. A jak już się przytrafi jakiś fotel czy stolik, to niemal przyklejamy go do kanapy. W efekcie tworzymy coś na kształt areny, obserwując puste widowisko. Jednak jest na to prosta rada. Wystarczy, że jeden ze stojących wokół mebli przełamie ten krąg mocy. Dlatego planując swój salon, sprawdźmy różne układy mebli wypoczynkowych i nie obawiajmy się odsunięcia kanapy czy fotela od ściany. W końcu te meble nie pełnią konstrukcyjnej funkcji podporowej, więc nie bójmy się przełamać kanapowego tabu przyściennego. Odsuńmy kanapę czy fotel od siebie i absolutnie nie bójmy się, że ten zabieg przytłoczy nam nawet niewielki salon. Oczywiście nie chodzi tu o to, aby Twoja kanapa stała na środku i abyś codziennie potykał się o stojący na swojej drodze stolik. Ważne jest jednak, byśmy zaplanowali swój salon tak, by cała przestrzeń brała udział w naszej aranżacji. Panierowany devoraj. Drugim błędem jest dekorowanie każdej ze ścian, obtaczając swój salon dekoracjami niczym panierka devoraja. Choć mówi się, że od przybytku głowa nie boli, tak we wnętrzach ta maksyma częściej szkodzi niż pomaga. Błąd dekoracyjnej panierki najczęściej dotyka nieduże salony, gdzie już same meble tworzą aranżację wnętrza, a dodatkowe ozdoby wieszane na każdej wolnej ścianie powoli przeobrażają nasz salon w jarmarczny stragan. Dlatego jeśli marzy nam się ozdobny salon, to skupmy się na jednej ze ścian, by zaaranżować ją w taki sposób, aby wyróżniała się na tle całego wnętrza. Lub postawmy na dekoracje w całym wnętrzu, ale żeby było ich mniej, za to aby każda z nich była naprawdę znacząca. Pamiętajcie, design to umiejętność porzucenia rzeczy zbędnych. Dobry projekt to taki, w którym nie tyle jest wszystko, co taki, z którego już nic nie musicie odjąć. Dywan w złym rozmiarze. Kolejnym błędem jest to, że robimy sobie z dywanu wycieraczkę lub wykładzinę. Niewłaściwie dobrany rozmiar dywanu jest jednym z najczęstszych błędów, jakie spotykamy we wnętrzach. To trochę jak ze źle dobraną długością krawata. Dopóki o tym nie wiesz, traktujesz krawat tylko jako ozdobę. Ale gdy już zobaczysz, jakiego rozmiar wpływa na wygląd całej naszej kreacji, to świat już nigdy nie będzie taki sam. Nie inaczej jest z wielkością dywanu. Najczęściej skupiamy się na kolorze, wzorze czy długości włosa, kompletnie pomijając jego wymiary. Natomiast jeśli dywan będzie za mały naszego salonu, to nie tylko odbierze mu stylu, a w odbiorze będzie wyglądał bardziej jak wycieraczka, ale i często zaburza perspektywę, wprowadza chaos i niepokój oraz optycznie powiększa stojące w jego pobliżu meble. A jeśli wybrany dywan będzie za duży, to przesłoni podłogę swoją powierzchnią, co sprawi, że zleje się z podłożem, dając złudzenie wykładziny. Dlatego jeśli nie chcesz potykać się o swoją wycieraczkę w salonie lub tarzać jak dziecko po wykładzinie, zwracaj uwagę na rozmiar swojego dywanu, bo w salonie rozmiar dywanu ma znaczenie. Ciemna lub jasna strona mocy. Jednym z najczęściej lekceważonych błędów jest planowana zbyt duża lub zbyt mała ilość oświetlenia. Sprawia to, że nasze wnętrze, cała nasza aranżacja i tak starannie dobrane kolory potrafią być prześwietlone albo mroczne. Znaczeń wiele ten błąd ma. Przy niedużych salonach często decydujemy się na jedno główne źródło światła, które wieczorem jest za mocne, a dodatkowa lampka oświetla tylko jakiś kąt. W dużych salonach łatwo popaść w skrajność i zainstalować bardzo wiele źródeł światła, które podobnie mogą prześwietlić całe wnętrze. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze barwa światła, która wpływa na odbiór kolorów we wnętrzu. W skrócie, światło odgrywa niesamowicie ważną rolę w projektowaniu wnętrz, dlatego nie możemy pozostawić tego aspektu przypadkowi i szukając pięknych opraw świetlnych zapomnieć o tym, że światło we wnętrzu jest jego nieodłączną dekoracyjną częścią, a to oprawa jest jedynie fasadą.
Dlatego planując swoje oświetlenie w salonu, pamiętajmy, że zarówno niedoświetlony, jak i prześwietlony salon może całkowicie zepsuć naszą aranżację, jak i przyprawić nas o złe samopoczucie czy ból głowy. Tinderowe połączenie. Na koniec wjeżdża mój ulubiony diamencik w aranżacji salonu, czyli parowanie ze sobą kolorów zasłon do kanapy, kanapy do krzeseła, krzeseł nie wiem dlaczego do lamp. To mit, że zasłony muszą być w kolorze kanapy. Nie znaczy to, że stylistycznie mają być od czapy, ale nie starajmy się na siłę łączyć ze sobą kolorów, dopasowywać ich odcienie, czy koniecznie stosować te same materiały. Więc jak to było? Kolor torebki do butów, a może szminki do torebki? Nieważne. We wnętrzach takie pozornie dobre pary najczęściej kończą się stylistyczną katastrofą i zamiast sprawiać, że nasz kolor jest przykuwającym spojrzeniem akcentem, staje się daniem głównym, zupą i deserem w jednym. Słowem, trochę za wiele. Szalenie trudno jest sparowanie ze sobą dwóch bardzo podobnych kolorów lub ich odcieni, np. kanapy i zasłon. Nawet jeśli mamy doświadczenie i dobre oko do kolorów, to prawdopodobieństwo powodzenia tej operacji jest raczej niewielkie. Może Cię zaskoczę, jednak nawet gdybyśmy uszyli zasłony z tego samego materiału co kanapa, to i tak we wnętrzu mogą one sprawiać wrażenie dwóch innych kolorów. Nie siłujmy się więc sprawami fizyki i odpuśćmy sobie te tinderowe połączenia, gdyż nie dają one nam żadnego zysku w stylistyce naszego salonu. Zasady są przydatne, gdy zaczynamy swoją przygodę z wnętrzami, jednak dopiero ich dogłębne zrozumienie pozwala nam je stylowo łamać. Co więcej, każde wnętrze jest inne i choć do większości z nich nasze dzisiejsze podpowiedzi się sprawdzą, wiemy, że będą i takie, do których w ogóle nie będą zasadne. Ponieważ sztuka aranżacji wnętrz to coś więcej niż zbiór reguł, ale też trochę mniej niż wesoła twórczość dla samego aktu tworzenia. To była nasza lista 5 najczęstszych błędów, jakie zdarza się popełnić przy aranżacji salonu. Pamiętajcie, że urządzając swój salon należy rozważyć wszystkie plusy i minusy każdej decyzji oraz dostosować je do swoich indywidualnych preferencji, potrzeb i swojego stylu. Dlatego nie każdy błąd jest tak naprawdę błędem. Urządzając salon, rozważcie dzisiejsze podpowiedzi pod względem swojego metrażu oraz swoich potrzeb. Dajcie nam znać, co wy myślicie o naszej liście, a tymczasem dzięki za dziś i mówił dla was Filip i Róża. Do zobaczenia. Cześć! Wszystkie projekty, które widzieliście, wykonaliśmy w bezpłatnym programie Home Styler. Jeśli chcecie odkryć pełny potencjał tego programu oraz nauczyć się projektować wnętrza, to sprawdźcie nasz kurs projektowania wnętrz. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem.